Andrzej, co dalej? Słuchajcie, powiem wam jajca. To dokładnie wszystko związane z jajcami. Dlaczego ja się dzisiaj tak zapytałem, dlaczego nikt nie chciał tej chaty za 3000? Nie, no to byli, oglądali, ale czemu nie wzięli? No to patrzę, wiem już dlaczego. Wiecie co to jest? Tam co chodzi? Tu? No chicken chodzi, nie? Chodzi chicken. A patrzcie ile tego jest, nie? Tych domków jest od cholery. Ja powiem wam tak, że ja też się przestraszyłem, ponieważ myślałem, że to koguty, a wiem co to znaczy koguty na Filipinach. To 24 godziny na dobę dalcia gumiora. I co się okazuje, po prostu ja mówię, no, jakiś ten dom ma jakiś fatum czy coś. Nie, po prostu ludzie po prostu weszli, popatrzyli, oglądnęli, zobaczyli. O! Chicken, znaczy chicken, koguty. No i powiedzieli, nie, dziękuję i odchodzi. Ale ja przed chwilą rozmawiałem z właścicielem, mówię, no ale te koguty coś niemowy są, nie? Nie jedzą gumiora. On mówi, pani, bo ja też nie wiedziałem, więc ja też miałem pewne obawy co do tej chaty, ale mówię, coś za cicho jest, nie? No mówię, szpital jest, możliwe, że tam zakazali tych kogutów czy co, ale te budki po prostu były takie, wiecie, jak dla mnie, mówię, najwyżej w korkach będę spał, nie? Do uszów. No i okazuje się, że mówi, nie, proszę pana, bo to są kury, które jajca znoszą. Mówię, ale jaja. Także ludzie, którzy po prostu nie rozróżniają kogutów od kur, tak, od kur, no to no trzeba się znać na naturze. Wtedy i ta chata stała tak długo przez te kury. No, a te kury to niemowy, one tylko grzebią tam i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj pierwszy dzień będę spał na chacie. Progres jest, mam firanki, sam założyłem. Firanki takie niebieskie pasują do dachu, nie? Do dachu, dach też niebieski. Roleta niebieska, włamaniowa i ta szyba, nie? Jest do wymiany. Dlatego, bo tu mi szyba pękła, widzicie? Tu mi szyba pękła, a czy mi? No to szyba była pęknięta po prostu i gościu mówi, że ją wymieni. A co do szyby? Co do szyby? Słuchajcie, gościu już przyjeżdża 4 dni, a że troszeczkę pada, znaczy i z rana pada, później nie pada i tak dalej, takie przejściowe jest. No to ja mówię, ale to czemu nie przyjechał? No mówię, 2 dni temu, 3 dni temu, a bo pada. Mówię, ha, to taki gość w Anglii długo by nie popracował, nie? Bo jak pada, to już tutaj po prostu nikt by tam nie pracował. A pokażę wam fajne firanki. Dziury załatałem już. Miałem takie haki, wiecie. No tak jak mówicie, no, salon jest bardzo duży. Tu można spokojnie jakiś warsztat samochodowy otworzyć. No także oni się przestraszyli tych kogutów. A to są moi kochani. Co? Kurczaki! No ale jaja z tym wyszły, nie? Dobra, pokażę wam firaneczki, które zamontowałem na drucie. Jak na razie nie mam karnisza, ale jest. Firaneczki wyglądają w ten sposób. Ja wiem, jak to samotny facet może zrobić, nie? No niewyprasowane, nie mam tu żelazka, więc po prostu jako tako ze sklepu wziąłem tam na drucik, tam tego i jest. No, a tu miałem na ścianach takie haki, były jakieś półki. No i tutaj musiałem to zaklejstrować, załatać. Jutro wezmę jakąś białą farbę, no to chyba gloss jest. I co? I będzie piknie. No na razie to jest moja taki przejściowy materac. Tu mam szafę zrobioną. Właśnie to jest te haki takie były. Czekam na szafę, aż mi przyjdzie. Tak. Tu są moje dzieciaczki. Oczywiście. No, Witusia, Wojtuś. Tu chyba pierwszy dzień, jak przyjechali do Anglii. Tak, tutaj jak byliśmy w Hiszpanii, na Lloret de Mar, a tutaj w Anglii. No, także pamiątka jest. Mam nadzieję, że przyjadą niedługo. W sensie jeszcze po prostu chodzi do szkoły, studiuje. Córka pracuje.
ale powiedziała, jak pierdolnie tą robotę, to będzie pierwszy, lepszy bilet i będzie u mnie. No, także tak na razie żyję King Psi, czekam na szafę, czekam na jakieś szafki. Kuchnia w kuchni, widzicie, już się świeci, są lekkie maze, ale co byście chcieli płynem Ludwikiem umyć szyby, to jest to po prostu tym płynem, ale dało się. No, nadal walczymy z ściśnieniem wody, więc kupiłem taką pompę do wyrównywania ciśnienia, wiecie? O, taką pompę. Ona po prostu większe ciśnienie da, nie? No. Także powoli progres jest. Grill jest tutaj na parę petówek, będzie gotowe. Tutaj na te, ja naszykowałem na te koguty w razie czego. No, także co? Andrzej, co dalej, nie? Jajca z tymi kogutami wyszły. No ja mówię, taka cena, wie pan co, po prostu przeklęty ten dom, bo to wiecie, ta wyspa taka szamanistyczna trochę, nie? Wudu i te sprawy. Ale tu nie, no przychodzili, wie pan, ale wyszli na ogród i tam coś po angielsku czy po niemiecku, bo tu dużo farangów, raczej tych fornersów, nie? Oglądało tą chatę i zobaczyli i mówią: wow, nie bierzemy tej chaty, bo by tu nie usną, a to są kury, niemowy. Grzebią tylko, to cisza jest, widzicie? To są kurczaki, które znoszą jajca. No. Bo nawet widziałem, jak kobitka dzisiaj zbierała z tych budek te. O, wiecie co mnie wkurza? Wiecie co mnie wkurza? Powiem wam, co mnie wkurza. Tutaj jest takie drzewo, nie? To drzewo ma owoce. I te owoce spadają na dach, jak pierdzielnie czasem o dach. O, słuchajcie, patrzę. Taki owoc i on... Kurde, nie dosięgłem. O, te owoce mi spadają na dach. O. Także jak pierdzielę nie czasem to... No, także szyba do wymiany, nie przyjechał do pracy, bo padało. No i to były takie wieści z raju. Naprawdę z fajnego raju, to jest cisza, spokój. No, podczas filmu widzicie, żeby się jakaś kura darła, kukuryku? Nie, no bo to są kury, które znoszą jajca, a nie drą gumiora. No. Tu mam ten, taki widzicie, kuralowce, nie? Pełno tego leży dookoła i tu za chatą, o, pełno, pozbierać po prostu te kuralowce z tej łąki. O. Widzicie? Pełno koralowców, kamyczków takich, tych, no. Ja tu sobie takie ognisko zrobię, taki krąg kamienny, tutaj koło domu i będę miał ognicho. Oczywiście barbecue tak samo, jakiegoś grilla, no. Cień jest super, nie grzeje, z tamtej strony słońca nie ma, jest drzewo, więc super rośnie. To tylko ogród tutaj poczyszczę. Tą maczetę odpalę i powyczyszczam to ładnie, żeby to fajnie było. Także już wiecie, dlaczego taka cena takiej chaty. Trzeba się znać, czy to kura, czy kogut. No, a później wam pokażę na następnym filmie. Już mi się nie chce iść, za daleko jest, trochę z 250 metrów. Tą skałę magmę. Z lawę wulkaniczną? Tak, mieszkam na wulkanie, na lawie wulkanicznej. Tak. A później wam pokażę w następnym odcinku. Także widzicie, zaszpachlowałem dziury w ścianie. Dzisiaj, jutro pomaluję jakoś tak. No i co, te fiolanki nie są złe, pasują do rolet, nie? No. Także Andrzej, co dalej? No dalej to jadę jeszcze do pani Krysi tam podziękować jej naprawdę, że mnie, można powiedzieć, przygarnęła jak matka. Zaopiekowała się King Psi, więc no już trzeba było się oderwać, jak to się mówi, od cyca i iść na swoje. Aczkolwiek, no co, wszystko poszło na dobrze. Mam zasłonki i nie zawaham się je użyć. A tu zaszpachlowałem. Po telewizorze to było. Tak,
No tam na takich hakach. No i co pomaluję i tyle. Szafki świecą się, nie? No jeszcze płynę do szybnie czyściłem, ale Ludwikiem czyściłem, zmieszanym z takim czymś. I wam powiem, że nawet to dało radę. Tu jeszcze trochę szpachli powycierać. No. I tutaj pomachamy. Andrzej, co dalej? No jak lustro czarne. Dobra kochani, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Do następnego odcinka pokażę wam jak. A tu duża niespodzianka was czeka, bo też kuchenne rewolucje przeniosłem. Przeniosłem wędzarnię, przeniosłem po prostu całą kuchnię w jedno piękne miejsce tak samo. Większe miejsce, także mam większe pole manewru, ale to w następnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. Andrzej, co dalej? Do roboty!